Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy spotkanie wyborcze. Naszym pierwszym gościem jest kandydat z Lewicy, pan Jan Szopiński. Witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa. Porozmawiamy sobie dzisiaj na kilka tematów. Nasza konwencja rozmowy jest dosyć luźna. Nie będziemy zadawać pytań szczegółowych tak naprawdę, ale będziemy się pytać o to, co jest najważniejsze dzisiaj wobec debaty, która się będzie dzisiaj odbywała w Telewizji Polskiej, wobec tego, jakie będą wyzwania w najbliższym czasie dla wszystkich posłów, dla wszystkich ugrupowań politycznych. Nie ukrywam, że jesteśmy perty, więc nam trochę lepiej się będzie rozmawiało. Janku, pierwsze pytanie jest chyba łatwe i ono dotyczy, jak na dzisiaj Lewica widzi rozwój kujawsko-pomorskiego wobec tych wyzwań, które już w tej kampanii padły, czyli bezpieczeństwo, transport, rodzina i te wszystkie rzeczy, które dotyczą tak naprawdę finansów. Powiedziałbym tak, Lewica, jak mało która formacja w tym województwie, ma doświadczenie, jeśli idzie o kierowanie tym województwem. Jako że Lewica rządziła w Sejmiku Wojewódzkim w latach 98-2006. Powiem więcej, szereg inwestycji, które na dzień dzisiejszy znajdują się w Solcu, zostały wtedy zaprogramowane. W Solcu? W Solcu, tak. Ale one zostały zaprogramowane dzięki znakomitej pracy urzędników Urzędu Miasta, nie kryje, kierowanej przez świętej pamięci Antoniego Nawrockiego i dzięki dobrej współpracy tego urzędu z Urzędem Marszałkowskim. Bo park przemysłowo-technologiczny, który tutaj jest, dalej rozwiązania, które były później w sferze dotyczącej słynnego przejazdu kolejowego. No to wszystko, powiedziałbym, zostało zaprogramowane wtedy i wtedy rozpoczęło się finansowanie, jeśli idzie o pieniądze europejskie. A teraz przejdźmy do kwestii dotyczącej kujawsko-pomorskiego. Podstawową kwestią, z którą nie rozstaniemy się, to jest kwestia do tego, czy Polska będzie miała pieniądze z KPO, czy ich nie będzie miała. Bo od tego wiąże się szereg inwestycji, które zarówno z dziedziny transportu, zarówno z dziedziny służby zdrowia, moim zdaniem najważniejszych dwóch kwestii dla województwa kujawsko-pomorskiego będą zrealizowane. To ja przerwę, tylko zadam pytanie. Czy wy już macie jakiś opracowany szczegółowy program, gdy te środki ewentualnie, kiedy będzie wygrana opozycji, wpłyną? Bo bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że te środki będą wpływać w określonym czasie, w określonych transzach. To nie jest od razu przekazanie iluś tam miliardów złotych. Po drugie, te środki będą musiały być podzielone na wszystkie województwa i na sektory, bo ta pomoc jest sektorowa. Czy wy już macie jakiś plan dotyczący tego, co się będzie działo, albo które będą obszary najważniejsze, albo jakie priorytety będą wyznaczone, ewentualnie kiedy wygracie wybory jako opozycja? Wstępne priorytety, już o nich dwa zdania tutaj powiedziałem, że to jest kwestia dotycząca rozwoju dróg, rozwoju połączeń komunikacyjnych, rozwoju gospodarki i kwestia dotycząca ochrony zdrowia. W inwestycje związane z polepszeniem warunków funkcjonowania szpitali, polepszeniem funkcjonowania chociażby czegoś takiego, co nazywa się szpitalne oddziały ratunkowe. My w naszym województwie mamy największą ilość osób, które przypada na jeden szpitalny oddział ratunkowy. Mamy blisko 186 tysięcy osób. Nie ma drugiego takiego województwa. Natomiast na pytanie, czy my mamy te pieniądze podzielone, wstępnie dyskusje są i dyskusje po stronie z jednej strony Urzędu Marszałkowskiego, które były i spotkania jego z samorządami i zbieranie informacji, na co te środki powinny zostać przeznaczone. Myślę, że gdyby nie kłótnia pomiędzy panem Ziobrą a panem Kaczyńskim, to te środki mogły być w Polsce od 2 lat i te inwestycje mogły być realizowane. Natomiast jedna uwaga, jak ja spotykam informacje, że właśnie jeden bądź drugi minister przyjeżdża i mówi, że on przekazuje środki z KPO, to on na razie przekazuje polskie środki budżetowe, zadłużając w ten sposób niepotrzebnie budżet naszego kraju, bo ogromne pieniądze czekają na nas w Brukseli.
I a propos teraz pytania, a propos budżetu, bo chyba to może być jedno z najważniejszych pytań w całej debacie, mam nadzieję, że się pokaże. Na dzisiaj sytuację budżetową mamy kiepską, czyli ten budżet, który został zrealizowany, wielokrotnie przekracza te, że powiem, prognozy, które były w tamtym roku. Więc tak naprawdę mamy dziurę budżetową, nie tylko tą dziurę budżetową w tym budżecie, który jest normalnie przedstawiany, tak? Ale mamy też bardzo duże zadłużenie poprzez różnego typu fundacje celowe, spółki Skarbu Państwa lub inne instytucje jak BGŻ, które spowodowały tak naprawdę, że mamy to zadłużenie na rekordowym poziomie. I teraz pytanie jest takie, czy jeżeli uda się w jakikolwiek sposób dotrzeć do informacji, jak to wygląda w jakimś określonym czasie, macie już jakiś plan dotyczący, żeby tę dziurę budżetową zasypać, bo oczekiwania społeczne co do różnych programów społecznych są i prawdopodobnie nikt tego nie zmieni. Ale co dalej? Mówiąc o kwestii dotyczącej owej dziury, ponieważ no, rozmawiamy i powinniśmy być w tych rozmowach dokładni. Nie BGŻ-u, tylko Banku Gospodarstwa Krajowego, tak. Gdzie szczególnie pieniądze są przeznaczane na kwestie dotyczące obrony narodowej. Myślę, że jak opozycja przejmie władzę, to pierwsze co zrobi, to policzy stan kasy, jaka jest. Bo my dzisiaj w naszym państwie mamy tego typu sytuacje, że blisko 240 miliardów złotych znajduje się poza budżetem. I poza tym budżetem jest, powiedziałbym, realizowane. I my musimy z jednej strony policzyć, jakie to są pieniądze, drugie poszukać źródeł finansowania na to. Dobrze ujęliśmy kwestię dotyczącą w tej rozmowie i dobre było twoje pytanie dotyczące spółek Skarbu Państwa. Bo przecież one mają dość sporej ilości gotówki. No tak, tylko że jako spółki Skarbu Państwa nie mogą ją bezpośrednio przekazywać, że powiem, do Skarbu Państwa. To są spółki Skarbu Państwa. Zatem potrzeba zanalizowania, na co spółki Skarbu Państwa z punktu widzenia budżetowego mogą przeznaczyć środki. Przypomnę, że jeżeli są one własnością Skarbu Państwa, to Rada Nadzorcza, która no, desygnowana jest w zdecydowanej części przez rząd, może podejmować różnego typu decyzje korzystne dla naszych obywateli. To, co mówiłem, spółki Skarbu Państwa z jednej strony kupowały maseczki, z drugiej strony występowały po stronie tych, którzy płacili za różnego typu elementy związane z funkcjonowaniem wtedy służby zdrowia. Co prawda, maseczki okazały się maseczkami bez atestu, a kwestia dotycząca zakupów dla służby zdrowia, i to też będzie elementem zadania dla opozycji, potrzeba wyjaśnienia, dlaczego kupiliśmy złą, a nie kupiliśmy dobrej klasy respiratory. A jeżeli rozmawiamy, to jedna taka ciekawostka w ogóle. Otóż my w Polsce, dokładnie w Bydgoszczy, na Politechnice Bydgoskiej od blisko roku mamy polskie respiratory wymyślone, opracowane i wdrożone przez naukowców z Politechniki Bydgoskiej. I myśli, że ktoś się polskimi respiratorami zainteresował kwestią możliwości ich produkcji? Bo mogą być za tanie. Bo są tanie, bo są w połowie wartości tych, które kupujemy za granicą. Ale ja dumny jestem jako Polak, że wtedy, kiedy nie było takich respiratorów, to polska myśl naukowo-techniczna akurat okazuje się, że powiedziałbym tu w Bydgoszczy nie jest gorsza od zachodniej. I trochę mi przykro, że jak są różnego typu wizyty ministrów, które są tutaj na terenie naszego województwa, że nikt się słowem nie upomniał, że tak doskonale to funkcjonuje. Może tam rząd nie wie, ale mam inne pytanie, bo... Nie zgadzam się z tym, że rząd nie wie. Ja jako poseł wystąpiłem do pana premiera Morawieckiego z prośbą o to, aby swoim urzędem objął patronat nad produkcją owych respiratorów. Janku, mam takie pytanie, chyba ważne dla niektórych mieszkańców Solca albo dla naszej telewizji. Lewica jest prospołeczna. Zawsze o tym mówiła, ale jak wyobrażam sobie problem dotyczący 800+ na dzisiaj, który się za chwilę pojawi, i 13 i 14 emerytury,
to czy wasze rozwiązania również pod kątem budżetowym obejmują całość tych spraw, bo bardzo mało się mówi na temat waloryzacji emerytur. One są rewaloryzowane z opóźnieniem i to w niewystarczający sposób. Tak naprawdę taką grupą społeczną, która najciężej odczuwa na dzisiaj skutki i inflacji, i pandemii, i takich zmian, które dochodzą na dzisiaj do Europy, są emeryci i renciści. I to jest ta grupa, która de facto nie tylko potrzebuje wsparcia, ale informacji, jak ma to wszystko odbierać, bo tego po prostu nie ma. Może najpierw w kwestii 800+ i innych programów społecznych, jak na to spogląda Lewica, żeby w tej sprawie nie było jakby najmniejszych wątpliwości wśród mieszkańców Solca. Mhm. Naszym zdaniem wszystko to, co zostało ludziom dane, nie będzie zabrane. W związku z tym nie planujemy różnego typu ustaw ani działań ani w kwestii dotyczącej 800+, ani w kwestii dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego, że wtedy, kiedy on był podnoszony, to myśmy głosowali i krzyczeli, aby nie był on podnoszony. Ale tutaj muszę ci przerwać. Natomiast, tak, proszę. Bo ten wiek emerytalny, o którym cały czas mówimy gdzieś tam, czy w naszych dyskusjach w domu, czy patrząc na telewizję, czy wszystkie media, w jakiś sposób jest pewnym wyzwaniem, bo społeczeństwo, nie tylko polskie, ale europejskie, się starzeje, gospodarka ma swoje wyznaczniki ekonomiczne i w pewnym momencie ktoś zapyta się, skąd brać na to pieniądze. Im większy okres pracy danego człowieka, tym większe możliwości budżetu. Im skracamy ten okres czasu, te możliwości się kurczą. A w momencie, kiedy społeczeństwo się starzeje, tych środków może po prostu zabraknąć. Może najpierw rozprawmy się z kwestią dotyczącą waloryzacji dla emerytów. Mhm. Te pierwsze pytanie. My planujemy, że wtedy, kiedy inflacja w kraju była stosunkowo duża, to waloryzacja powinna być dwa razy w roku. Większa. Dwa razy w roku. Mhm. Ostatnia waloryzacja, która była na stosunkowo wysokim poziomie. I powiedziałbym, po tej waloryzacji nikt nie miał wątpliwości, że ona była dobra. Natomiast my planujemy, że gdyby okazało się, że inflacja jest duża, żeby było dwa razy. To po pierwsze. Druga, to jest kwestia dotycząca wieku emerytalnego. Nie chcemy i nie będzie żadnego grzebania w kwestiach ustawowych dotyczących zwiększenia wieku emerytalnego. Czyli nie zwiększycie? Nie zwiększymy. Natomiast wtedy, kiedy opracowywane byłyby dobrowolne programy, które umożliwiają bez tracenia emerytury, wtedy, kiedy by ktoś chciał, no to oczywiście będziemy temu, powiedziałbym, sprzyjać. Nie będziemy mówić nie, bo na dzień dzisiejszy z punktu widzenia utrzymywania rodziny duża część emerytów pracuje, co tu będziemy jakby dużo ukrywać. Ale gdyby były stworzone warunki takie, w którym będzie możliwość godnego dla nich zarobku na różnego typu funkcjach, stanowiskach, czasami nie na pełnym etacie, tylko na różnego typu rozwiązaniach, to tu nie będziemy protestować. Ale to są dodatkowe sprawy, które na dzień dzisiejszy też funkcjonują. Bo takie pomysły oczywiście są ważne, bo ja sobie myślę, że w tym wypadku trzeba by jednak opracować, wdrożyć takie programy, które na przykład umożliwią emerytom pracę bez płacenia podatków. Na przykład. Tak? I wtedy mamy już z góry zapewnioną jakąś aktywność emerytów albo ludzi, którzy już minęli 60 czy 65 rok życia, bo oni faktycznie mogą się w to zaangażować. Jak już wciągasz mnie w dokładne rozwiązania, jak one musiałyby wyglądać, zgadzam się z kwestią dotyczącą tych rozwiązań podatkowych, ale można zastosować różnego typu elementy dla różnych grup zawodowych. Tak. Bo jeżeli na rynku przykładowo
za mało mamy na dzień dzisiejszy policjantów, bo jest ich brak. To prawda. Za mało mamy lekarzy. Mhm. To można segmentowe programy opracować, wdrożyć, adresowane do tych grup. No bo pracownicy, rolni, czy na przykład pracownicy fizyczni w określonym wieku no już są, powiedzmy... Zgoda. Zresztą w kwestii dotyczącej premiowania na przykład policji po osiągnięciu przez nich wymiaru ustawowego emerytury zostały w tej kadencji załatwione i ci, którzy chcą dalej pracować, pracują. To dalej pracują, mając bonus w postaci pensji, która wpływa na ich konto jako dodatkowy element bez ozusowania i bez kwestii podatkowych. Janku, miałem się zapytać w ostatnim pytaniu o bezpieczeństwo, ale pominę to pytanie, bo mniej więcej wiem, jaka będzie Twoja odpowiedź. Zapytam się o to, co się dzieje na dzisiaj w Izraelu. Czy te wszystkie zdarzenia, które obserwujemy, czyli wojna pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem, może wpłynąć na to, co się będzie działo u nas i w jaki sposób? Gdyby chcieli odpowiedzieć na to pytanie, to oczywiście jest to pytanie trudne i nie siliłbym się na odpowiedź, w jaki sposób to może mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Mhm. Natomiast niewątpliwie Polska udziela rządowi izraelskiemu wsparcia w tym sensie, że popieramy to, co robi rząd izraelski, zresztą jak cała Europa, to jest tu najważniejsze. Natomiast w kwestii dotyczącej bezpieczeństwa, bo to moglibyśmy sobie tutaj długo podyskutować, bo ja byłem pierwszym posłem i pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na ruską rakietę, która wylądowała w Zamościu. Dopiero po mnie wszystkie media napisały. No, miło mi było, że mieszkańcy tamtego terenu uznali, że jestem osobą najbardziej godną i zaufaną, żeby się tym zainteresować po 5 dniach od czasu wtedy, kiedy została wykryta tamta rakieta. I przekazali mi to, no i podejmowałem różnego typu działania, które wymagają na dzień dzisiejszy jeszcze wyjaśnienia. Wymagają wyjaśnienia w następnym Sejmie. Dlaczego to się tak stało, że ruska rakieta przeleciała, że ruska rakieta od grudnia do miesiąca kwietnia sobie leżała w Zamościu i nikt o tym nie wiedział? A tutaj trochę będę bronił obecnego rządu. Podejrzewam, że nie tylko wynika to z kwestii zachowania tajemnicy, ale z kwestii technicznych. Bo tak jak na tyle, na ile ja wiem, jak wygląda ta sprawa, bardzo ciężko było znaleźć taką rakietę, bo ona no niestety wymiarowo jest mała, ale można było to zrobić, przyznaję rację, a po drugie coś nie zadziałało, jeżeli chodzi o kontrolę po prostu powietrzną i kontrolę radarową i styk pomiędzy informacjami, które są przekazywane od Amerykanów czy od NATO do naszego Ministerstwa Obrony. Coś tam nie zadziałało, chyba że przyjmiemy tezę, że zadziałało, ale z różnych względów nie dano nam tego do wiadomości publicznej. Gdybym nawet przyznał Ci jakby w tej sprawie rację, to są dwa razy ale. Pierwsze ale to jest takie, mianowicie, dlaczego jeden z głównodowodzących Wojska Polskiego został zrugany przez ministra w kwestii dotyczącej jego informacji, czy braku przekazania tej informacji o rakiecie do ministra. I drugie ale, dlaczego te osoby się do mnie zwróciły? Rakieta została wykryta w sobotę, a do czwartku nie podjęto żadnej informacji i społeczeństwo tamto miejscowe, bo dopiero później to wyszło, było w pełni zaniepokojone. Czy rakieta jest uzbrojona, czy rakieta nie jest uzbrojona, czy ma głowicę, czy nie ma głowicy, to rodziło różnego... No prawda jest taka, że gdyby ta rakieta była uzbrojona i wleciała na terytorium Polski i przeleciała ileś tam kilometrów, to już nie chodzi o to, że ktoś jej nie zauważył, nie szukał, tylko gdyby ona niestety nie wylądowała sobie gdzieś tam w błocie, łagodnie, to i tak stwarzało ogromne niebezpieczeństwo dla przypadkowych ludzi, którzy by ją znaleźli, dotknęli i spowodowali po prostu eksplozję, bo taka istniała możliwość.
Pełna zgoda. Wyobrażasz sobie sytuację, że leci ta rakieta i uderza w Bydgoszczy, w jeden z ośrodków natowskich znajdujących się w Bydgoszczy. No to byśmy mieli już... Paragraf piąty zapewne... Przeciąg wojny światowej. Paragraf piąty zapewne analizowany, natomiast tak to było. Byśmy byli na skraju wojny na 100% i to są pytania, na które podejrzewam odpowiemy sobie już po 15 w jakiejkolwiek konfiguracji politycznej. Mam nadzieję, że wszyscy politycy będą na tyle świadomi, żeby pewne rzeczy rozmawiać wprost. Janku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję to była bardzo miła uwagę. Rozmowa. I dziękuję, tak, że to nas zaszczyciłeś tutaj. Ja dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie mieszkańców Solca. Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość rozmowy tego, co robiłem w Sejmie przez blisko 4 lata. A starałem się w tym Sejmie nie być posłem z ostatniej ławki, bo mianowicie na dzień dzisiejszy to jest tak, że mam drugie miejsce, jeśli idzie o ilość wystąpień w Sejmie. Mam blisko 1100 wystąpień, 900 interpelacji, stąd też jak poszedłem do Sejmu i uzyskałem ten mandat, myślę sobie, będę aktywny i tak to było. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo.